zadzwonił do mojej mamy, używając mojego głosu i podając się za mnie. Ta osoba twierdziła, że rozwaliła telefon, karta SIM jest doszczętnie zniszczona i że potrzebuje blika na 300 zł. Na oczywiście nowy numer telefonu. Na szczęście moja mama to Sigma i kazała dla typa palić wroty. Ale no niestety nie każdy po 40 jest tak bardzo ogarnięty. I wychodzi na to, że w aktualnych realiach życia również też. Dziś użyjemy nieprawdziwe zdjęcia oraz filmy, stworzymy 25 przeróbek i napiszemy do 25 polskich gwiazd, celebrytów, których wszyscy na pewno znacie. By zobaczyć, czy dadzą się strollować wspólnymi fotami czy spotkaniami, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca. Na naszej cudownej liście do tego potężnego trolla znajduje się 25 osób, więc trochę roboty przede mną. Jako, że chcę ten film zrobić lepiej od Reziego i dosłownie od wszystkich osób, które zrobiły coś takiego. Znaczy, już ten film jest lepszy, bo ja go robię. To znaczy, że jest ch**owy. To rozplanowałem sobie kilka taktyk, których sobie dzisiaj użyjemy. Pierwsza taktyka i najprostsza. Wchodzimy sobie na lupkę i wpisujemy sobie pierwszą osobę z naszej listy, czyli Magda Gessler. Jezu, pani Madziu, mam nadzieję, że pani na mnie nie nakrzyczy. Pani Gessler dodaje dużo zdjęć, na przykład politykiem Robertem Biedroniem. Ale istnieje coś takiego jak z oznaczeniem. I tak na dobrą sprawę, tutaj możliwe, że znajdziemy jakieś perełki, w których to ludzie, którzy sobie robili zdjęcie z panią Gessler, mogą nam posłużyć jako... No. Tutaj pani Gessler była młodziutka, to tutaj nie możemy tego wziąć, bo ja wtedy prawdopodobnie nawet... No nie istniałem, nie? Tutaj z Jasiem Dąbrowskim, kiedy to jest dodane? Nie no, zbyt wcześnie. Musimy, widzowie, musimy zjechać tak, że pani Gessler nas nie poznała zupełnie. Tutaj mamy zdjęcie jakiegoś ziomeczka, co nie? Sorry mordo, ale musimy wykorzystać twoją fotę. Klejamy sobie naszą fotę, widzowie, cudowną. Przy każdej focie będziemy musieli poświęcić albo trochę więcej, albo trochę mniej czasu w naszym cudownym Photoshopie, w którym generalnie na co dzień sobie pracuję. Ze względu na to, widzowie, że to musi być perfekcyjne wszystko, nie? Jeszcze musimy się pozbyć tego. O, i tego. Proszę bardzo, pięknie. Co jeszcze możemy przy okazji, widzowie, fotę odwrócić? Tego, żeby po prostu... żeby tutaj, wiecie, nie zagrało na skojarzenia, że... O, tu już coś widziałam takiego. Zapisujemy sobie foto, oczywiście, widzowie. Export. Gessler. Wchodzimy sobie na Free Face Swap'a. Wchodzimy sobie tutaj, widzowie. Logujemy się. Co prawda doładowałem sobie trochę kredytów na ten odcinek. Wydając, 500 zł, ale jest drzwi, widzowie. Uploadujemy naszą fotę. Teraz wystarczy, że weźmiemy sobie jakieś piękne zdjątko, na którym widać moją całą twarz. Na przykład tutaj. Uploadujemy. No powiem tak, generalnie no wyglądam legitnie, ale myślę, że moglibyśmy tutaj coś jeszcze zaradzić. Wpisujemy sobie long little curly hair with hair parting. Bo to parting to jest chyba przedziałek, nie? Coś takiego. W ogóle, widzowie, ostatnio myślałem, że mi rondo wyje na głowie, a okazało się, że to przedziałek po prostu. Co tu się stało? Czemu mam czapkę Mikołaja na głowie? Czapkę Mikołaja dostałem. Tak o, poznasz swego po uchu jego. Dlaczego ja mam czapkę na głowie? Zaraz się p***ę i widzowie wysyłam z taką czapą. Aha. Nie no, Syzyf. Dobra, powiem tak. Wygląda to legitnie. Wyglądamy jakbym... Przecież nie no, turban nosi na ulicy. Nie, ja to muszę dobrze zrobić. Co mi się stało? Dobra, Boże, ujdzie, ujdzie, po prostu ujdzie. Obserwujemy panią tutaj oczywiście i piszemy cudowną wiadomość. Niesamowicie dziękuję pani za spotkanie na ulicy. Pozdrawiam serdecznie, jestem wielkim fanem. No i taka fotka w zestawie. Dobra, 1 na 25 zrobione. W ogóle, widzowie, zauważyłem, że YouTube ma trochę ostatnio inny algorytm niż kiedyś. I jeśli naprawdę film się wam podoba i dupnęlibyście lajka, napisali w komentarzu chociażby fajny film albo super robota Filip, to naprawdę byłbym bardzo wdzięczny. Postaram się wam poodpowiadać, postaram się wam przypiąć serduszka, a film na pewno poleci znacznie lepiej, jeśli docenicie mnie tym komentarzem, który zajmie wam dosłownie 4 sekundki. Dziękuję pięknie, bardzo doceniasz moją pracę, jeśli rzeczywiście to napisałeś, Aś. Dziękuję. Kolejną niesamowitą postacią, którą dosłownie każdy zna. Krzysztof Ibisz. Dobra, to wydarzenie miało miejsce niedawno. Ukradniemy to zdjęcie oczywiście. W takim razie bierzemy sobie taką fotę. Myślę, że akurat takiej koszuli bym nie ubierał. Wpisujemy sobie suit. Tutaj myślę, że taki garniak będzie akurat top G. Swapujemy w takim razie kolejną fotę. Nie no. Jest G. Pora zadbać w takim razie o nasze włosy. No i no co to ma być? Ja wyglądam jak jakiś 40-latek teraz. Ja pierdolę.
Dziękuję panie Krzysztofie za foteczkę. Miło było wspólnie porozmawiać i napić się pysznej wody z lodowca. Pozdrawiam. O mój Boże, nie jestem dumny z tego, ale... Ale wysyłamy, dobra, idę stąd, idę, ja nawet nie czytam tego. A przed nami do zrobienia zostało jeszcze naprawdę dużo przeróbek. Nie tylko fot, a nawet wideo. Zacząłem bawić się w facewapy na filmach i wyszło nam takie złoto. Dla pana Lewandowskiego, poza takim cudownym filmem i podziękowaniem za wspólny trening, dołączyliśmy wspólne zdjęcie i miejmy nadzieję, że odpisze. Klikałem, szukałem, generowałem, edytowałem. Trwało to dosłownie kilka godzin. Szczególnie, że w międzyczasie postanowiłem zeskryptować sobie całego Discorda po to, żeby generować kogoś głos, wstawiać mu dosłownie w usta i powodować tak, że te słowa, których on nawet w życiu by nie wypowiedział, no wypowiada, więc no, a tutaj taka próbka na mnie przykładowo. Siema panowie, ze względu na to, że jesteście i nie chcę widzieć was na oczy, zamykam całe Yomao. W międzyczasie, gdy już trochę się znużyłem, zadzwoniłem do chłopaków z swojej firmy Yomao o pomoc. I tak oto, Kubuś oraz Bartuś zrobili kilka deepfake'ów dla mnie, by mnie po prostu odciążyć. Powiem wam widzowie, że wstałem sobie od kompa, no nie? I tak sobie pomyślałem w tym głupim łbie, że ten film to może być tak niespodziewane zderzenie uniwersum, że to jest masakra. Trochę jak Tomb Raider i Hero Wars, czyli sponsor dzisiejszego filmu. Ale smooth przejście zrobiłem do sponsorki, co? Każdy z was chyba kojarzy te reklamy i to dokładnie o tej gierce dzisiaj będziemy gadać. Hero Wars to online gierka RPG akcji osadzona w niesamowitym świecie fantazy. Formuj idealne drużyny, by rozwalać potężne bossy, czy dominować innych graczy w PvP. Poza dodaniem Lary Croft, którą możecie otrzymać całkowicie za darmo, oczywiście korzystając z linku w opisie, otrzymujemy zupełnie nową przygodę, w której możecie brać udział do 27 maja. W trakcie trwania tego eventu otrzymacie masę darmowych nagród, tak jak skiny do postaci zmieniające jej wygląd, masę bonusów czy przedmiotów, które podkręcą poziom waszej Lary i pomogą w przygodach. Co do samej Lary, jest totalnie niesamowitą postacią, gdyż poza robieniem ogromnych obrażeń z pistoletów, używa artefaktu leczącego swoich sojuszników, a jej ogłuszające wybuchowe strzały potrafią obrócić rozgrywkę o 180 stopni. Przeciwnik dostaje stuna i tak o, nic zrobić z nim. Zegartyka widzowie. Zdobądź nową postać teraz, bo później okazji już nie będzie. Pobierz Hero Wars, link w opisie, bądź dyskanuj kod QR widoczny na mojej twarzy. Tego wydarzenia nie chcesz ominąć. Do naszej następnej osoby jest nam potrzebne zajebiste zdjęcie. Żeby zrobić jakiś zajebisty fotomontaż, trzeba nam ogólnie zdjęcia zrobionego aparatem. Bądź też jak niektórzy z was mają na przykład nowego iPhone'a, to zauważyliście, że jest takie coś jak RAW. I czym jest taki RAW? Niektórzy tutaj zapytają, bo może nie każdy wie. Generalnie RAW to jest taki format zdjęcia, które sobie później możemy wrzucić do takiego Photoshopa. I tak na dobrą sprawę, jak macie prześwietloną białą mordę, to możecie dosłownie na strzała zdjąć to światło jednym suwakiem. No i kwestia jest generalnie taka, że musiałbym sobie zrobić zdjęcie. W sensie, ktoś by mi musiał zrobić. I w tym właśnie celu odpaliłem drona w domu. On mi pomoże. Zabawa projektami trwała w najlepsze. Ponad 30 projektów. AI czasem niezbyt było pomocne, więc trzeba było robić wszystko ręcznie. I generalnie nawet mój komputer zaczął lagować, ale udało się. Wreszcie skończyłem. Dobra, w takim razie przyszedł czas, żeby wreszcie napisać do reszty osób. Nastakowałem sobie zdjęcia, jak możecie zresztą zauważyć, mamy ich bardzo dużo, ze względu na to, że jest ich łącznie ponad 25, tak jak mówiłem. Kolejna wiadomość pójdzie do Wojtka Goli. No, legit widzowie, nie? Jakby mi się wydaje, że legit. W takim razie piszemy. Siemano, szefie, bardzo miło było cię zobaczyć tak uśmiechniętego i nakręconego w ostatnim czasie. Zdrówka życzę. Jezu, ja się spalę ze wstydu, nie? Z połową tych zdjęć. Zenon Martyniuk. Byliśmy wtedy na meczu piłki ręcznej? Nie mam pojęcia. Co to jest za znaczek? J? To nie wiem, Juventus jakiś? No jak widzicie widzowie, w wieku jakieś 10 lat miałem lekkiego wąsa już. Nie bez powodu taka cudowna broda mi rośnie do tej pory. Dzień dobry, panie Zenonie. Otóż ostatnio, przeglądając zdjęcia rodzinne, natrafiłem na taką perełkę. Było to bardzo dawno temu. Ciężko aż wskazać dokładną datę. Musimy pisać jak boomer. Ale do tej pory przeżywam i pamiętam te spotkanie, jakby to było dziś. Pozdrawiam. Załączamy wspólne zdjęcie. Roxana Węgiel. No powiem tak, jest G. Widać, że tutaj taki zadowolony, rozmarzony jestem. Siema Roxy. Dzięki za super zdjęcie i spotkanie. Jestem niesamowicie nakręcony tym, że cię spotkałem. Chciałbym wspólnie nagrać piosenkę.
Pozdrawiam. Ty, ale czajcie widzowie, jakbyśmy kolaba zadupcyli z Roxy Węgiel, jakaby pioseneczka była. Nie była. Idol z dzieciństwa, Adam Małysz, a obok... Szczerze, na tym zdjęciu AI przerobiło mi zdjęcie, jakbym wyglądał jak taki, nie wiem, kuzyn, z którym nie chcę się spędzać czasu. W sumie byłem nim zawsze, w rzeczywistości. Witam, panie Adamie. Od dziecka jestem pana wielkim fanem. Dopingowałem na mamuciej skoczni, a nawet kiedyś czyściłem pana narty. Podczas wizyty w Zakopanem. Miłego dnia. O nie! Nie mogę wysłać zdjęcia! Instagram wprowadził teraz coś takiego, że jak chcecie wysłać komuś wiadomość, to często nie możecie mu zaspamować. Jeśli chcecie wysłać zdjęcie osobno i wiadomość, to jest... tak zwana. Dlatego widzowie, musimy przenieść się do domu chyba, ze względu na to, że no Adam Małysz na mnie odpisze, a tego bym nie przeżył tak szczerze. Następny na naszej liście jest Belmondo, ale nie dajcie się zwieść. Zdjęcie, które zrobiłem, jest w 100% legitne. Dzięki szefie za wspólną fotę, wielkie yo dla ciebie. Wielkie yo dla młodego G. Co z ciuchy i gówno. Tak by się nazywała nasza wspólna płyta. Następną osobą, do której napiszemy, będzie Blow. Uznałem, że zalicza się on jako celebryta, ze względu na to, że no, dużo se robił w telewizji, chłopak. Pato, znalazłem fotę z jakoś 2015 roku. Imagine, że wyglądamy teraz młodziej. Wielkie pozdro dla ciebie. Już widzę, jak mi wysyła głosówkę z nudzonym głosem typu znowu nagrywasz odcinek. Pozdrawiam odcinek. Prezentuję wam naszego kolejnego Pokemona w kolekcji, czyli Maciej Musiał. Tak o, widzowie, samolotem se z Maćkiem musiałem lecieć. Patosze, wie co znalazłem. Wspólnie sobie tak olecieliśmy samolocikiem gdzieś. Nigdy nie dodałem, musiałem zapomnieć. Przepraszam. Na pewno widzowie, w to co wam teraz powiem, nie uwierzycie mi za grosz. Brałem kiedyś udział w Mam Talent. Powiecie? Może byś wziął, jakbyś miał jakiś talent. No zgadzam się, widzowie. W rzeczywistości to może nie jestem ja, ale tutaj jest pan Hołownia. I pan Hołownia tak się składa, że ostatnio stał się jeszcze bardziej znaną personą w naszej Rzeczypospolitej Polski. Ze względów wiadomych, posiadania największego patostreama w Polsce w tym momencie. Witam, panie Szymonie. Cóż to był za niesamowity występ te parę lat temu? Kto by pomyślał, że pan zostanie politykiem, a ja youtuberem. Obaj skończyliśmy jako komedianci. Pozdrawiam. Bałem się tutaj napisać jakoś inaczej, bo to jednak jest polityk i to jednak, wiecie, nie chciałem iść do więzienia na przykład. Propos polityki, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale mam zdjęcie z Andrzejem Dudą. O, proszę bardzo, jak miałem jeszcze krótkie włosy, czyli 15 lat temu. Witam panie Andrzeju, cóż to było za niesamowite spotkanie i cóż to był za podziw w moich oczach, gdy pana ujrzałem. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia i smacznej kawusi. Wyślij. Swoją drogą strasznie mi odkleiło publikę, tam tłum, który gdzieś tam w tle jest. O, tego siuta. Zrobiliśmy, widzowie, zebranie żuli, żeśmy zrobili. Tak nam AI wygenerowało takich chłopów. Dasz pan 2 złote? A piwko można tutaj? Co oznacza, że ktoś jest celebrytą? Zapytacie. Otóż ja mogę powiedzieć, że no, jest znany. Robi się z nim zdjęcia i na przykład ma swój obóz. Trochę źle to zabrzmiało. Chodzi mi o Julię Żugaj po prostu, w sensie kurwa, nieważne. Dzięki Julcia za wspólne zdjęcie. Jestem niesamowicie wdzięczny za to spotkanie. Pozdrawiam i do następnego wozu. Jezu. Obozu. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Dobra, wysyłamy to po prostu, wyślijmy to w cholerę. Pewnie nie znaliście widzowie mnie od tej strony, ale grałem w piłkę nożną. I nie chodzi o mój ostatni występ u Lacha, ani u Węgorza, tylko z Wojtkiem Szczęsnym segrałem. Tago, na boisku, kolegami byliśmy. Trzeba mu przypomnieć o tym, że kiedyś byliśmy kolegami. Siemano Wojtek, cóż to były za cudowne czasy, jak... Nie miałem nadwagi, a jedyne co, to potężne umiejętności piłkarskie. Trzymaj się, szefie. Nie no, legit, nie powiem, że nie. Zanim przejdziemy do dalszej części wysyłania wiadomości, zobaczmy, co zrobił dla nas nasz jeden z użytkowników biura. Zdjęcie z panem Makowiczem. Normalnie, widzowie, tak o, bigo zgotowane jest. Wysyłamy do pana Roberta Makowicza. Witam, panie... Robercie, niesamowicie było z panem zgotować tak cudowną potrawę, jaką jest, co to kurwa jest, buraki. Nie wiem, buraki, co my to mogliśmy zrobić? Jaką potrawę?
Barszcz. Z bigosem. Nie wiem, chyba nie znam się na kuchni. No po prostu napiszmy mu, że zrobiliśmy barszcz z bigosem z nim. Idąc dalej, tutaj mamy zdjęcie z Kwiatkowskim. No, Kwiatkowskiego zdjęcie już takie dosyć stare, nasze tutaj jak widać aktualne. Siema Dawid, pamiętasz mnie jeszcze? Widzieliśmy się kupę lat temu i mieliśmy razem tworzyć płytę i trasę koncertową. Nie wiem, czy wiecie widzowie, ale kiedyś nawet byłem u Kuby Wojewódzkiego na... I z tego normalnie gadaliśmy widzowie, nie? Tutaj Kuba do mnie mówi coś, a ja mówię tak, bez kitu Kuba. Witam serdecznie panie Kubo, dziękuję za niesamowitą rozmowę, która rozruszała moją karierę w internecie. Liczę na kolejne zaproszenie. No i tak, o widzowie, kiedyś se idę Warszawą, co nie? Idę sobie, chciałem sobie pójść na kebaba, później poszedłem sobie na kawę. Później przychodzę sobie koło takiego studia dużego, filmowego, nie? Patrzę, a tam k***a ten Stanowski. I co mówię tego? Stano, zrobisz zdjęcie może ze mną? A on mówi tego. No i mamy zdjęcie. Do Stano trochę boję się napisać, więc napiszę po prostu tak. Nie wiem, widzowie, czy wiecie, ale moja przyszłość sięga naprawdę bardzo daleka. Kiedyś byłem nawet tym dziennikarzem. I normalnie, widzowie, w Stanach sobie wywiad zrobiłem. A co? Zazdro macie? Witam ślicznie panią. Znalazłem nasze niesamowicie starą fotografię, w której udziela mi pani wywiadu. Mam nadzieję, że do następnego razu kiedyś. Idąc dalej, normalnie widzowie, nie wiem czy wiecie, ale kiedyś również prowadziłem galę flickfightową. No i normalnie Pudzian przyszedł i mam fotę z Pudzianem, nie wiem czy zazdro czy nie. Top 1 Polak, Mariusz Pudzianowski. Jakie wy w ogóle macie top 3 Polaków, nie? Bo jakby, jak tak sobie myślę, top 3 Polacy, nie? Tacy, którzy żyją w tym momencie. No to chyba tak, Robert Lewandowski, Jakub Patecki i Pudzian, nie? Dziękuję panie Mariuszu za niesamowite wspomnienia z kiedyś. Zdrowia życzę. Tak trzeba pisać do ludzi takich, wiecie, starszych. Koniec. W takim razie teraz wystarczy poczekać 24 godziny i zobaczyć, kto nam odpisze i czy ktoś nas wyzywa na przykład. Ej, to było śmieszne, jakby ktoś nas wyzywał. W takim razie minęło już ponad 48 godzin i generalnie mój głupi mózg sobie o pewnej rzeczy przypomniał. W dobie dzisiejszego internetu jest pewna taka niezbyt fajna rzecz, mianowicie dużo osób ma PR-owca. No ja takiego PR-owca na przykład nie mam, ale generalnie 98% gwiazd, no niestety, ma takiego PR-owca. I możliwe, że odpowiadanie takiemu cymbałowi jak ja, no niezbyt jest dobrym rozwiązaniem na prowadzenie życia. Tak czy jak kilka osób nam odpowiedziało. Karol Gązwa napisał nam, jestem król. I wysłał nam oryginalne zdjęcie. Aha, to nieźle, że ktoś się pode mnie podszywa i se dodałeś z nim fotę. Tak, już mam mnie za debila. Niech mam mnie jeszcze większego. Dla przykładu Krzysztof Ibisz wyświetlił i uwaga, odpisał... No nic, nie odpisał. Dobra, ale idąc dalej. Dla przykładu Magda Gessler... No, nawet nie wyświetliła. Może kiedyś. Idąc dalej, Roxana Węgiel odpisała nam... No też nic nam nie odpowiedziała. Lecąc dalej, Adam Małysz. Bo wiecie, nie? Bo to skoczek jest na... No, nie odczytał, w sensie, że... Wojciech Gola odpisał nam, uwaga. Siema Yoshi, bardzo mi miło, że dołączyłeś do Ivelo Energy Filmy. Firmę z waszym bossem. Słyszałem same dobre słowa o tobie, życzę samych sukcesów i wierzę, że kolejny rekord podpisanych umów będzie należał właśnie do ciebie. Dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie widzów. Nie, no to Wojtek wleciał z tym warzywozem. Dziękuję Wojtku, kolejny miesiąc będę znowu pracownikiem miesiąca. Pozdrawiam. Belmondo, no dostałem informację, że to konto nie może odebrać swojej wiadomości, ponieważ nie zezwala nikomu na przesyłanie próśb odbierania wiadomości. Ciekawe, what's poppin, że tak tutaj zrobił. Maciej musiał być zajęty, bo nawet nie wyświetlił. Szymon Hołownia, no dobrze wiemy, czym się teraz zajmuje. Wojciech Szczęsny strzelił nam gola. Czy tak się w ogóle mówi? Strzelić gola, czyli kogoś olać. Czy tak się mówi w ogóle? Ktoś strzelił gola komuś. Aha. Dobra, to chyba ta to jednak Wojtek nie strzelił mi gola. Robert Lewandowski nie może odebrać wiadomości ode mnie. Robert Makłowicz nawet nie wyświetlił. Dawid Kwiat... No też. Kuba Wojewódzki powiedział tak, o. Wyjeba. Krzysztof Stanowski potraktował mnie jak każdego influencera. No, czyli wy... Pana jaja, tego. Sana w miły sposób nam odpowiedziała, jak mi rówieśnicy, gdy chodziłem do szkoły. Czyli
nic. Mariusz Pudzianowski olał nas. Michał Piruk olał nas. Cezary Pazura, no też nas olał. Ale widzowie, odpowiedziała nam osoba, totalnie nie spodziewałem się, że szczerze może nam odpisać, nie? Jakby światowa gwiazda Julia Żugaj. Nie ma sprawy, myszko. Marcin Najman dobrze, że wyświetlił nawet. Może lepiej, że to na tym się skończyło. Doda, idolka moja z dzieciństwa, nie odpisała. Napisaliśmy też do Izaka, bo stwierdziłem, że wiecie, komentator i tak dalej, no w sumie jest to bardziej osoba celebrycka. Napisała, lol, to ty? Napisała ta, no bez kitu, a nie widać. Tego widzowie, ja nie jestem Snacks. Czy jest mi przykro, że moje starania poszły się... Dolić w sumie trochę? W sumie to nie, bo zajebiście się bawiłem wysyłając tego typu foty. Mieliśmy interakcję z paroma osobami, co prawda troll nam nie wyszedł jak kiedyś, ale było G. G też będzie, jak wbijecie na kanał Yumao oraz zasubskrybujecie mój kanał. I pamiętajcie widzowie, nawet jeśli uważacie, że widzicie na debila, a chcecie do kogoś napisać, to napiszcie, bo lepiej wyjść na debila niż być nijakim. Może tak mówię, dlatego bo jestem debilem.